już, gotowe. Dobry wieczór, jestem akurat na evencie Dzieci Dzieciom, spełniamy marzenia. Ja chcę zrobić takie oświadczenie, ale jest to oświadczenie moje w kierunku Anety. To nie jest jeszcze oświadczenie dla mediów. Nie kradnij, nie zamydlaj i nie wykorzystuj czyjejś pracy. I nie podawaj, że to jest twoja. Jesteś nieuczciwa, fałszywa i to jest bardzo nieeleganckie, jeżeli ktoś komuś przechwytuje projekt i mówi, że to jest jego, bo to jest mój projekt i dobrze o tym wiesz, że dzwoniłam do ciebie po to, żeby zrobić ten płaszcz. Robiłaś jakieś baskinki, coś, co wcale mi się nie podobało albo mało mi się podobało, dlatego zadzwoniłam do ciebie, żebyśmy zrobili ten płaszcz, bo tutaj mam nawet ludzie do mnie piszą, co ty wypisujesz, że jakiś płaszcz chciałam dla Big Brothera. Absolutnie nie interesuje mnie reklamowanie ciebie. To jest moja praca, ja zrobiłam ten projekt i ja chciałam, żebyśmy na tym zarabiały pieniądze. To był mój projekt, który zrobiłam w hostelu z kołdry, ponieważ było dość zimno i miałam bardzo fajny pomysł. Także to nie jest jakaś reklama dla Big Brothera, to mnie nie interesuje. Mogę go wziąć oczywiście, ale to nie jest mój cel nadrzędny. Moim celem nadrzędnym jest to, żeby zrobić piękną kolekcję płaszczy z materiałów pikowanych, takich jak mówiłam, tak jak mówiłam to tobie, tak jak mówiłam to Dalemu, dlatego że Dali miał ze mną robić tą kolekcję, ale wyjechał. Od 2 lat już mieliśmy zrobić tą kolekcję. On się trochę wahał, bo nie ma tyle pieniędzy do zainwestowania, bo zainwestować trzeba, ale na pewno taką kolekcję i taki pokaz w ogóle mieliśmy zrobić z różnych materiałów. Nie chcę mówić i nie chcę zdradzać tajemnic. Także współpracuj i nie ugaj, bo ja jestem z senatorskiej rodziny z Nowego Targu. Tam jest moja rodzina z senatorami, Tadeusz Skorupa. Także nie strasz mnie tutaj, że ty tam w jakimś Nowym Targu jestem jakimś sądem czy prokuratorem, bo ja cię mogę postraszyć. Jesteś nikim, dziewczyno, jesteś tylko projektantką, a ja jestem jeszcze do tego osobą publiczną, autorytetem, osobą rządową i nie życzę sobie takich rzeczy. I nie zastraszaj mnie, bo ja się ciebie wcale nie boję. I być może, dobra, niech to będzie również oświadczenie dla mediów. Ja tutaj chciałam po kolei to zrobić, ale rzeczywiście dłużej nie można. Pozdrawiam, Izabela.